Przed nami wydarzenia związane z obchodami roku odtonowego. Jesteśmy w Białogardzie, gdzie w najbliższą niedzielę, 9 czerwca o godzinie 13, sprawowana będzie centralna uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza. To jeden z głównych punktów obchodów roku odtonowego, przywołujący misję chrystianizacyjną świętego Ottona z Bambergu i jego obecność także w tym mieście. Mija 900 lat od tamtego wydarzenia, a my przeżywając tę rocznicę chcemy przywołać te początki chrześcijaństwa na tych ziemiach, ale także jeszcze nadać tej refleksji historycznej poprzez głęboką modlitwę i radość świętowania głębszy sens temu chrześcijaństwu, które przeżywamy dzisiaj w każdym z nas. Chcemy, przywołując historyczne wydarzenia, zadać sobie pytanie, co każdy z nas uczynił z własnym chrztem. Tym, który przyjął 75, 50, 25 lat temu. Ta refleksja niech nas łączy, zachęca do głębokiej modlitwy, ale także i szczerej refleksji nad tym, w jaki sposób naszemu chrześcijaństwu możemy nadać, zwłaszcza w tych dzisiaj bardzo wymagających czasach, jeszcze piękniejszy kształt. Zapraszamy na wspólne świętowanie roku odtonowego, którego centralnym wydarzeniem będzie celebra Eucharystia tu w białogardzkim Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny 9 czerwca w niedzielę o godzinie 13. Przewodniczył jej będzie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.